Peggy 18. Panie, zwycięstwo! Ponieśliśmy ogromne straty, ale odbiliśmy dzielnicę handlową. Doskonale. Dewet przysłał wieści? Nie żyje. Zarąbał go Wiedźmin, ten bezbożny rzeźnik. Zawsze był bezużyteczny. Czy wynajęci krzykacze uświadomili lud, że Adda znów jest strzygą? Tak, ale Wiedźmin odnalazł strzygę. Geralt z Rivii. Tylko on może mi przeszkodzić. Wypuśćcie więcej eksperymentów i oddajcie elfom mniej znaczącą przecznicę. Musimy podsycać chaos w mieście. Mój panie, protestuję! Jako reprezentant szlachty... Bez dyskusji. Rozdajcie ludziom więcej żywności i rozgłoście, że w Zamku Zakonu Płonącej Róży schronienie może znaleźć każdy bogobojny człowiek. Adalbercie, dziękuję za wierną usługę. Zabierzcie go. Dzisiaj zaczyna się nowa epoka. Era nadludzi. Nikt mi nie przeszkodzi. Nikt. Mianuję cię moim nowym adiutantem. Wiesz, co masz robić. Zabić. Więc idź. Geralt, trafiłeś na historyczny moment. Jaskier, cieszę się, że żyjesz, ale nie mam teraz czasu. Muszę zakończyć pewne sprawy. Uważasz, że są ważniejsze niż brzemienny w skutki sojusz między Temerią a Redanią? Nie dramatyzuj, powiedz, co się dzieje. Tylko zadośćuczynię wymogom grzeczności. Tris, moja radość z tego spotkania. Tris, poproś tego błazna, żeby przeszedł do rzeczy. Jaskier, co to za wiekopomna chwila? Królestwo w ogniu, więc Foltest postanowił dogadać się z sąsiadami. Niech zgadnę, z Radowidem z Redanii. Ambitny szczeniak. Geralt, Foltest musi dowiedzieć się o zdradzie Wielkiego Mistrza. Musimy porozmawiać z królem. Witam wszystkich w kolejnej części, to już jest epilog. Wybaczcie, że tylko jest nagranie dźwięku, ale no niestety kamerka z nagraniem mi się zrypała. Także muszę dogrywać dodatkowy dźwięk, czyli cały komentarz. Także czym my się tutaj mieliśmy zająć? Pogadajmy jeszcze tutaj z Jaskrem. Wybacz, ale muszę spełnić obowiązek kronikarza. I przekażmy mu część naszego ekwipunku. Także króciutkie cięcie. No i tu już jest koniec przekazywania mu przedmiotów. Także spróbujmy jeszcze z Tris porozmawiać. Może coś się da pogadać. Musimy się śpieszyć. Ale nie chce z nami rozmawiać, no to pogadajmy z Foltestem. Witaj, Wiedźminie. Królu. Musimy omówić kilka spraw. Oczywiście. Skończ je zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Dostaniesz rękę królewnej, jak znam życie pół królestwa, gdy tylko wyciągnę kopyta. De Aldersberga i tak zabije Wiedźmin. Co takiego? Spokojnie. Zapłacimy, ile zażądasz. Jestem Wiedźminem, niepłatnym Dobra. 10 tysięcy. Nie przesadzasz, aby? Daj spokój, Foltest. Królestwo jest warte znacznie więcej. Szczeniak ma rację. Ech, trudno. Dostaniesz 8 tysięcy. Rozumiesz? Podatek dochodowy. Stoi. Zatem wszystko ustalone. Radowidzie, twoje wojska spacyfikują zakon w Redanii oraz na północnych rubieżach moich włości. Moje wojska ruszą z bratnią pomocą. Nie chcę żadnej kurewskiej bratniej pomocy. Jakoś to sformułowanie źle mi się kojarzy. Macie rozbić zakonników i wycofać się. Spokojnie, Foltest. Moje dzieci będą rządzić tym krajem. Nie zamierzam go niszczyć. Wasze miłości wybaczą, ale... Jeszcze chwila, Wiedźminie. Słucham. Porozmawiajmy o polityce i nie waż się tłumaczyć neutralnością. Sądząc po towarzystwie, w jakim się tu zjawiłeś, siedzisz w tym gównie po uszy. Życzenie króla jest dla mnie rozkazem. Dla chłopków z ulicy zakon bije się z moim wojskiem. Ale nie daj się zwieść. To starcie między Wielkim Mistrzem a mną. Ten ambitny oszołom kierował wszystkimi poczynaniami salamandry i celowo sprowokował powstanie. Co ty mówisz? Pomyślałem, że króla to zainteresuje. Zainteresowało żywotnie. Sukinsyn atakuje mnie stalą, trucizną i magią. Pora dobrze wybrać sprzymierzeńców. Widzę, że ta słodka czarodziejka już cię zindoktrynowała. Sfinalizujmy naszą umowę, królu. Mogę służyć radą i wsparciem, moim i mojej magii? I twoich szanownych przyjaciółek. Możesz. Tylko nie zapominaj, Marigold, że to ja rządzę tym bordelem. Nie rób z siebie Filipy. Jesteś na to za ładna i za bystra. Scena godna obrazu. Król, czarodziejka i wiedźmin jednoczą siły w walce ze złem. Jeśli będziemy dłużej zwlekać, de Aldersberg wymorduje wszystkich malarzy. Ruszajmy. A, jeszcze jedna sprawa. Wiedźminie? Jak się czuje Adda? Znacznie lepiej niż jako strzyga, to na pewno. Ale jeszcze długo będzie dochodziła do siebie. Wiedźminie, nie wiem jak ci dziękować. Cieszę się, że Adda żyje i ma się dobrze. Czy król mógłby zadbać o to, żeby przyjaciele Wiedźmina czuli się tak samo? Tak. Król może to Wiedźminowi obiecać. Chcę wiedzieć, kto za tym stał. To Dewet doprowadził do przemiany królewny. Jak to? Zależało mu na zdobyciu wpływów wśród twoich wrogów. A to skurwysyn. Chciałbym go dostać w swoje ręce. Jego mocodawcy liczyli na to, że zmiana królewny wstrzygę osłabi twoją pozycję. A Dewet poniósł już zasłużoną karę. Cieszy mnie to. A teraz idź już. Niełatwo się przedzierać przez płonącą wyzimę. Ludzie widzą w nas tylko zabójców potworów. Słusznie. Nie wiedzą, że największą satysfakcję daje nam zdjęcie klątwy, odczynienie uroku. Miecz to ostateczność. Póki istniała szansa ocalenia królewny, musiałem spróbować. Było warto. Także też rozmowy z Foltestem mamy za sobą. Jeszcze porozmawiajmy z Tris. Musimy się śpieszyć. Dalej nie chcę. No to cóż. Idziemy i rozmawiamy jeszcze z Jaskrem. Rzekł wtedy mężny Foltest. Cny Radowidzie! Co ty pieprzysz, Jaskier? Spisuje na bieżąco wiekopomne wydarzenia, wiernie i co do słowa. Foltest powiedział, skończ się zastanawiać, smarkaczu, trzeba ugasić ten bordel. Oj, Geralt, za grosz w tobie wyczucia poezji. Jest prawda czasu i prawda legendy. Nigdy się nie zmienisz, co? Pióro jest silniejsze od miecza. Ty też się nie zmieniasz, znowu biegniesz ratować świat, choć nikt cię nie prosił. Muszę to dokończyć. Rozumiem. Powodzenia, Geralt. No to czas lecieć do przodu przez wyzimę. Oczywiście jest standardowy zapisik. I lecimy przez płonącą wyzimę. Tutaj widzę już na przodzie Zakryda, ale jeszcze tutaj ze sobą wyciągnijmy sobie alkohol, który może nam się przydać do tworzenia eliksirów. Pogadajmy z tym Zakrydem. Zejdź mi z drogi, Geralt. Nie chcę z tobą walczyć. Więc mnie do tego nie zmuszaj. Nic od ciebie nie chcę. Mam rozkazy do wykonania. Musimy uratować to królestwo. Dobra, spróbujmy go jakoś przekonać, żeby nie zabijał ludzi. A więc walcz z prawdziwymi wrogami i zostaw cywilów w spokoju. Masz rację. Moimi prawdziwymi wrogami są elfi odmieńcy. Musimy się przygotować na ich przyjęcie. Chłopcy, formować szyk! A co z cywilami? Lepiej niech się stąd zabierają. Ludzie, uciekajcie stąd do waszego króla. Może on zapewni wam schronienie. Słyszeliście? Zabierajcie się stąd, jeśli wam życie miłe. A my widzimy teraz, jak wychodzi jakiś uchodźca z jakiegoś mułku. Więc pójdźmy w tamtym kierunku. Odejdź, zanim zmienię zdanie. Chodźcie do środka, będzie bezpieczniej. Masz rację. No nie pozostaje nam nic innego, jak wejść tutaj do środka. Tutaj natomiast widzimy starych, dobrych przyjaciół z różnych lokacji, z bagien, z wioski odmęty. Musimy się śpieszyć. Racja. To miejsce dziwnie na mnie wpływa. Także porozmawiam tutaj jeszcze ze wszystkimi i będziemy kontynuowali. Witajcie. Nie tylko was przygnała tutaj wojenna zawierucha. Nie zabawimy długo. Musimy dostać się do klasztoru. A więc jesteście z tych, którzy postanowili oddać się pod opiekę Wiecznego Ognia. Cóż, wasza wola. Ale nie ma sensu wracać teraz na ulicę. Zginiecie. Jest inna droga? Możecie spróbować przez drzwi w piwnicy. Dokąd prowadzą? Do innych piwnic. Powinniście w końcu znaleźć jakieś wyjście, ale nie gwarantuję, że to bezpieczna droga. Zaryzykujemy. Klucz powinien leżeć gdzieś tutaj. Witam, witam! Jak ci się powodzi, krasnoludzie? Nie narzekam. Na wojnie można nieźle zarobić. Tylko podatki złodziejskie król nałożył, niech to zaraza. To czemu tutaj siedzisz? Czemu? Nie widzisz, co się dzieje? Po ulicach biegają zakonnicy, żołnierze i skojatel. Sieką kogo się da. Dla wszystkich zaś jestem zdrajcą, kurważ mać. Rozumiem. W dodatku wszyscy mają głowy pełne przepowiedni, przeznaczenia, dziwnych znaków i innych bzdur. Nie ma do kogo gęby otworzyć. Przykro mi, ale muszę już iść. Bywaj. Król rybak złowił w sieci nimfę wodną. Witaj, Wiedźminie. Witaj. Boję się. Zgodnie z przepowiednią nadszedł czas pogardy. Historie zwykłych ludzi interesują mnie bardziej niż przepowiednie. Wiem, że troszczysz się o ludzi. Widziałam Carmen, taką szczęśliwą z kapitanem straży. Wiesz, że się pobrali? Miło to słyszeć. To dzięki tobie, Wiedźminie. Słyszałam, że odczarowałeś Vincenta. Tej biednej dziewczynie należy się chwila szczęścia. Biednej? Carmen wiele przeszła. Mieszkała na podgrodziu. Jej ojciec był kapłanem Wiecznego Ognia. Cholerny świętoszek. Zaszła w ciążę i wyrzucił ją z domu. Wylądowała w zimie bez grosza przy duszy. Wiesz, jak to się skończyło. Nie znałem tej historii. To rzuca inne światło na wiele spraw. Wiewiórki i zakon tak samo suche. Na bagnach żyć nam nie dają. No tak, wpadliście między młot a kowadło. Miałam sen białowłosy. Twoje przeznaczenie się wypełni. Przybyłam, aby ci przekazać te słowa. Nie bądź jak błotny żółw, który myli światła sadyb z migotaniem bagien. Zapamiętam. No dobrze, myśmy chyba tutaj pogadali na tym piętrze ze wszystkimi. Także jeszcze posprawdzamy tutaj beczki. Wiedźminie, ty tutaj? Wykonuję ważną misję dla króla. To się chwali. Ja również chciałem w tych trudnych czasach zaoferować Foltestowi swoje usługi w charakterze doradcy. Niestety nie zdołałem się przedrzeć przez płonącą wyzimę. Właśnie szukam przejścia w stronę klasztoru. Posłuchaj, zdołałem się wiele dowiedzieć o znanym powszechnie zjawisku Dzikiego Gonu. Opowiedz. W kulturze ludowej król Gonu stanowi uosobienie śmierci. Odbiera duszę. Niekiedy występuje jako narzędzie przeznaczenia. Przeznaczenie? Dziki Gon zwiastuje wojnę i nieszczęście. Ostatnio bardzo często widywany jest wokół Wyzimy. Miej się na baczności. Muszę iść. Bywaj. No to trochę o Dzikim Gonie też się dowiedzieliśmy. Także jeszcze tutaj pomedytujmy chwilę. Także zrobię krótkie cięcie. No, talenty rozdane. To teraz można się kierować w stronę piwnicy. Gdzie też widzimy gula dosyć przyjaznego chyba. Z którym możemy porozmawiać, ale najpierw wyciągniemy wszystko ze skrzyni. Nudzę się. Zbliżają się kłopoty. Wiedźminie, nie zabijaj mnie. Gadający gul. No właśnie. Widzisz, jestem takim mutantem jak ty. Urodziłem się z darem mowy i inteligencją równą ludzkiej. Znam wiele potworów, które są inteligentne i śmiertelnie niebezpieczne. Stanowię zagrożenie tylko dla tych, którzy ze mną zadzierają. Załóżmy, że ci wierzę. Uspokoiłeś mnie. Czemu tu siedzisz? Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. Tu jest bezpieczniej. Nocami wychodzę na ulicę. Mam jedzenia pod dostatkiem. Nie narzekam. A mieszkańcy tego domu nie mają nic przeciwko? Trochę się mnie boją. Tylko ta mała smarkula tutaj przyłazi i gada jak nakręcona. Muszę już iść. Bywaj. Dobra. To teraz byśmy musieli się wydostać do jakiejś innej piwnicy. Już wyciągnęliśmy ze skrzyni. Jeszcze tutaj sobie pamiętuję i przygotuję iksiry, bo sobie o nich zapomniałem. Także znowu wróci. Oczywiście, żeby się zrobić porządki, żeby układać sobie je do szybkiego użycia. I poczytywać to, co jeszcze mamy do odczytania. Mieliśmy właśnie też miksturkę na 1 złoty talent. Mam jeszcze coś tutaj do wypicia? Chyba już nie. Także ten jeden talencik jeszcze sobie rozdam. I jak sądzę, to chyba będzie wszystko i będzie można kontynuować przygodę. Także przejdźmy do innej piwnicy. No tutaj spotkaliśmy kilka upiorków, także pokonajmy je. Oczywiście srebrnym mieczem. Nie są to zbyt mocni przeciwnicy, także dosyć szybko to pójdzie. Pozbierajmy wszystko. No i wejdźmy na górę. Teraz pytanie, jak się stąd wydostać, bo tutaj nie widzę żadnych drzwi. Pogadajmy z tym tutaj kolesiem. Wynoście się stąd! Nic od was nie chcę! W piwnicy były potwory. I tak zginę. Znajdą mnie. Dopadną. Opanuj się. Jak można się stąd wydostać? Ja nie mam zamiaru nigdzie iść, ale wy możecie spróbować oknem. Dzięki. No to wychodzimy przez okno. Wcześniej oczywiście zapisik. Więc żyjesz. Twój widok sprawia mi ból. Mów jaśniej, nie jestem w nastroju na zagadki. Toruwielnie żyje. Wiem wystarczająco wiele, by za jej śmierć winić ciebie. Choćby z powodu zaniechania. Spróbujmy go również przekonać tak samo jak Zakryda. Otwórz oczy jej win. Zabiła ją twoja ukochana wojna. Przestań wreszcie grzebać w przeszłości i topić świat we krwi. Zbuduj coś. Choć raz. To nie wojna zabija, ale ci, którzy ją toczą. Ludzie, elfy, krasnoludy. Masz rację. Najwyższy czas, żeby coś zbudować. Wafail, wilku. No i musimy teraz kontynuować przygodę, przedzierając się do klasztoru. Ale najpierw pokonajmy tutaj te mutanty. Polecam żelazny miecz i styl silny. Jest jak na razie najskuteczniejszy na te mutanty. W szczególności na te silne mutanty. Będziemy musieli trochę się pobrudzić. Jedyna droga do klasztoru prowadzi przez kanały. Zakon jej nie pilnuje? Nie przyszło im to do głowy. Widzisz? Zalągł się tam cojgl. Może być naprawdę duży. Faktycznie, ostatnie dni zapewniły cojglowi masę świeżego mięsa. Mam nadzieję, że nie zdążył się rozmnożyć. Nie sądzę, by znalazł partnerkę. Słyszałam tylko o jednym cojglu. On nie potrzebuje partnerki. Jest obojnakiem. Czyli musimy znaleźć teraz wejście do kanałów, tak? I będzie nas czekała walka z cojglem. Pytanie, to były te drzwi? Chyba nie. Także poszukajmy. Musimy się śpieszyć. Poszukajmy innego przejścia. Odejdź. Zostań mnie za mną. Jeszcze raz. Nie. No to ja tam dalej będę. Gdzie przejście? No i jest. Także wchodzimy tu przez drzwi. A więc jesteśmy wewnątrz budynku. Przejrzyjmy wszystkie skrzynie tutaj jeszcze. I sprawdźmy, czy mamy coś do zrobienia jeszcze przy ognisku, czy nie. Także króciutkie cięcie. Okazało się, że akurat nic nie mam, także nie pozostaje nam nic innego, jak zejść tutaj do piwnicy, czy też do siedliska cojgla. z którym nam przyjdzie walczyć. Co Iglu siedzi w kanałach gdzieś pod tą piwnicą? Jakieś rady od fachowca? Nie daj się zjeść. Pytałam poważnie. Trzymaj się poza zasięgiem macek. Coigl to siedlisko wszelakich chorób. Jeśli znasz jakieś zaklęcia chroniące przed zakażeniem. Jasne. Ruszajmy. Ja tutaj już sobie przygotuję srebrny mieczyk. Najlepiej. I ruszajmy w końcu na Coigla. A jaka moja rada na walkę z Coiglem? Ubijać po 5 macek, po 5 mackach, które ubijemy, powinna się pojawić głowa Coigla i polecam w pierwszej kolejności użyć znaku Igni najlepiej, bo on zadaje dodatkowe obrażenia od ognia, jak później też tłuc ze srebrnego miecza, ze stylu silnego, żeby jak najwięcej obrażeń mu zadać, żeby jak najszybciej on zszedł. No to udało nam się pokonać Coigla. Weźmy sobie wszystko z jego szczątek. No i nie pozostaje nam nic innego, jak kierować się dalej. Jeszcze tylko szczątki jakieś, pozbieramy złoto sobie. No i kierujemy się do wyjścia. Tutaj jeszcze mamy ognisko, więc prawdopodobnie z niego jeszcze skorzystamy. Chyba mamy do przyrządzenia jeszcze jakiś eliksir save dzienny cegla, który daje nam 1 srebrny i 1 złoty talent. Także stwórzmy ten eliksirek. Pożywmy się nim. Tylko gdzie on tam teraz jest? Tu jest. I jeszcze raz siadamy do ogniska, do rodzenia talentów. I teraz sobie tutaj dać. Czujność. Czy z wytrzymałości coś? Przy rozdawaniu tych punktów zawsze jest dylemat. Co wybrać, co będzie bardziej przydatne i tak dalej. Ale weźmy sobie tą czujność. Myślę, że najbardziej się przyda. Srebrny, do którego ze stylu bym dodał. Jak jest w stylu silnym, stalowym. Standardowy zapisik, no i kierujmy się już w końcu do wyjścia. Zima klasztorna. Zapis. Od powietrza, ognia, głodu i wojny. Typowy widok w czasach zmian. Motłoch prowadzony przez szaleńca. Znowu ktoś za nich zadecyduje, ale tym razem to będziemy my. Nie chcę za nikogo decydować. Wolałbym, żeby sami zaczęli podejmować decyzje. Jesteś pewien, że oni też tego chcą? Przynajmniej będą mieli szansę. A my kierujemy się już w stronę zamku, czy tam klasztoru. Całej Płonącej Róży. Oczywiście po drodze pokonujemy wszystkie mutanty, które nie są szczerze mówiąc silne, ale trzeba wykorzystać styl stalowy. Na te duże trzeba silny, a na tamte mniejsze mutanty już szybki. Niestety nie można z nich nic więcej wyciągnąć, jeszcze tutaj za zamkiem Pójdźmy i pokonajmy te wszystkie mutanty. Te zmutowane psy, jak i żołnierza. Ja tutaj użyję naszego wypadek grupowego, żeby tak wszystkim zadawać te obrażenia. Żeby też jak najszybciej się ich pozbyć. Także bestie już wszystkie pokonaliśmy, więc czas by było wejść do całego tego zamku. Tak więc zróbmy to. Udało się, jesteśmy już bardzo blisko. W siedzibie zakonu znajdziemy Jakuba de Aldersberga. Tris, mam do ciebie prośbę. Skończyły mi się eliksiry. Musiałabym się teleportować. Geralt, co ty byś beze mnie zrobił? Poczekaj chwilę, skoczę do mojej pracowni i zaraz wracam. No, podpucha dosyć niezła, żeby się pozbyć akurat Tris. Dobra, Tris się teleportuje. My możemy sobie wejść spokojnie do całej tej bazy. Zakonu Płonącej Róży. Moment, tutaj mamy ostatnią okazję, żeby pomedytować, także jeśli wam jeszcze czegoś brakuje, to polecam to tutaj zrobić, a my idziemy dalej. Stać! Przejścia nie ma! Rozkaz wielkiego mistrza! Muszę z nim pomówić. To sprawa wagi państwowej. Wynoś się stąd! Wielki mistrz nie przyjmuje! Wybaczcie chłopcy, ale nie dajecie mi wyboru. Musimy pokonać oczywiście tych dwóch strażników, bo nas nie chcą przepuścić. I wziąć od nich klucz, by przejść dalej. Także są oni pokonani. Wzięliśmy. No i co? No, w tym odcinku to chyba by było już na tyle. Kontynuację zobaczycie już niedługo, bo zaraz w następnym. Także ja się z wami już tutaj pożegnam. A jeszcze tutaj zobaczycie ostatni taki przerywnik z Geraldem, czyli rozmowy z całym tym Albertem. Także trzymajcie się, cześć czołem i zapraszam do oglądania następnych części. Spójrz, Geralt, na tych wszystkich ludzi. Ucztują przy moim stole, grzeją się przy moim ogniu. Są tacy szczęśliwi, z dala od wojennej zawieruchy. Popełniasz błąd, jeśli sądzisz, że na widok kobiet i dzieci zostawię cię w spokoju. Wiedźminie, nie mam zamiaru cię zwodzić. Nadchodzi białe zimno. Katastrofa, która pogrzebie świat pod śniegiem i lodem. Każdej nocy w proroczym śnie widzę lodowe pustkowia i śmierć starych cywilizacji. Znam przepowiednie i tliny. Kataklizm wydaje się nieunikniony. Królowie wolą wikłać się w lokalne wojenki, dbają jedynie o rozszerzenie wpływów. Elfy już dawno przeistoczyły się w terrorystów, walczących o przegraną sprawę. Świat potrzebuje zbawcy. Męża opatrznościowego. Kogoś, kto roznieci w sercach ogień. Zaraz pęknę ze śmiechu. Ty zbawcą świata? Chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Człowiek jest słaby, pełen skrupułów i wątpliwości. Stworzę nowego, doskonałego człowieka. Zahartuję go w wiecznym ogniu. To wszystko? Bo jeśli tak... Wątpisz? Nie winię cię, też miałem momenty zwątpienia. Teraz widzę jasno i wyraźnie. Moja wizja jest silna.